Siemaneczko, z tej strony Kazik. Jak widzicie, zaczynamy nową serię. Jest dzisiaj ze mną od lewej Hyde. Siema. Kiełpik. Siemaneczko. I Rek. Cześć. Aż mi się język zaplątał. Także jak było mowa, każdy zaczyna na swojej farmie, także chłopaki, pszit, pszit, do siebie, poszli. Was wszystkie. I to zostało. Tak, ja dzisiaj będę kosił łąkę Jurkowi. Tak, usługi mi dzisiaj prawi. Dobra. Tak, a Jurek mi w zamian da trochę rzepaku. Z racji, tak, że zaczynamy sobie ogólnie nową serię żniwa, także ja idę sobie do bizonka. I zaczynamy ogólnie w ten sposób, że tak jak na prawilnej, zawsze się zaczyna, co się zaczyna? Pierwszej się zaczyna rzepaki. Rzepak, a jęczmień zależy jak dojdzie. No zależy jak dojdzie, ale przeważnie rzepak pierwszy. Tak więc my sobie już tu ustaliliśmy mniej więcej jak mamy pola, więc ja sobie podjeżdżam, podpinam już. Dobra, podpiąłem. O co ja mam? Kurczę, którym to się zamykało tą klapę? Nie wiem. Moment. To nie to, to nie to. Najgorsze, że nie pamiętam. A, znalazłem na Z, okej. Kazi, jak chcesz, to mogę ci pytania czytać, bo mam odpalone. No, ile ich tam jest? Dobra, dawaj te, co są. Także ludziska, zadajcie pytania na następne odcineczki, jak będę pisał na Facebooku. No, jest 6 pytań, ale tam po kilka ich jest. Ile jest? Właśnie, pozdrawiamy Margola. Jest 6 komentarzy, ale po kilka pytań. No dobra, no to dawaj tam jedno pytanie po kolei, co parę sekund będzie pytanko. W jakiej cenie było to GoPro? Wystarczy wejść na stronę Biedronki. Tak, i GoPro takie jest w takiej samej cenie, około 500 zł. Tak, 499, złotówkę możecie zaoszczędzić, ale trzeba domówić sobie uchwyty tam, jakie chcecie. Uchwyty, karta. No, uchwyty, karta. Karta sama 60 zł nie kosztowała, więc jeśli chcecie, to sobie kupcie, polecam na pewno. Bo się fajnie z tego korzystało, ale... I dalsza część pytania, czy jest to dobry model w twoim zdaniem? Z tego co nagrywam, w sumie mi to ciężko jest określić ze względu na to, że to jest moje pierwsze w ogóle GoPro jakiekolwiek mam. Więc no ciężko mi odpowiedzieć, ale jeśli chodzi o to, czy jestem zadowolony, to tak, zresztą było to widać na filmiku na odnośnie testów nowego GoPro, tak więc ja jestem bardzo zadowolony. Mi się wydaje, że jest dobry. No widziałem. Tylko stary, tylko spokojnie. Co? Co? Także ładnie nagrywa. Dobra. No nawet spoko. Jeszcze poczekajcie, chyba co mam takie... Jeden muszę poruszyć temat. Pozdrawiam Margola, który jest przykry, przyczyn nie mógł wystąpić. Znowu? Tak, znowu. Źle skręciłem. No niestety, Margo. Bardzo chciał, lecz nie mógł. No, jutro musi coś wykombinować, może nagra z nami. Ej, coś się dzieje nie tak, bo mi ścięło. Co no, jest, mi też. Co jest z dedykiem? Ktoś coś kupował? Nie. Nie. No to nie. Drobne błędy techniczne, sorki. Ale dedyk ze względu na to, że ja na swoim nawet internecie mamy ponad... Kurde, ale odwaliłem, podniosłem ten header. Mam ponad tam chyba 10 uploadetu mega i nie mogłem uciągnąć chłopaków z modami, tak więc będziemy grali sobie na dedyku. Bo chłopaki naprawdę no, jeszcze mi się użeraliśmy, już były dzisiaj nagrane dwa odcinki. Użeraliśmy się, jest dłużej nagrywane. Tak jak zawsze. Tam. No niestety. Niestety, mody. Czasami... Przyczepy się pozmieniały na niektórych gospodarkach. Czy jeszcze coś nie tak klikłem? O, dobra, widzę ile mam ten. Nie, bo chudy wyłączyłem ogólnie prawie wszystkie. Zostawiłem mapkę, pieniądze i ten. No. I w prawy dolny róg mi zginął i nawet nie wiedziałem ile mam zboża, bym mucił i mucił. A tu pełno. Także wymucimy sobie dzisiaj tutaj to pole u siebie i tam chłopaki u siebie też mucą i później wymucę swojej drugi rzepak i wtedy najwyżej pojedziemy pomóc tam komuś. Jak zdążysz te 25 minut? Są niby 3 minuty. Także easy. Ogólnie powiem wam ludziska, że fajnie to wyszło, że było ponad 1000 wyświetleń pod wczorajszym odcinkiem. Także naprawdę jestem zadowolony, bo... Wczorajszym. Wczorajszym. A nie wczorajszym, no. Dobrze. Sorry. Wczorajszym. Wczoraj mnie niestety nie było ze względów zdrowotnych.
No, coś takiego by było. Jest pytanie, czy nagrasz coś z Mafią Solec? Z Mafią Solec? Ciężko powiedzieć, no bo chłopaki mają niezły zapierdziel. A jeszcze takie pytanie, czy z Mafią Solec w sensie z Bolkiem, czy z Mafią Solec z całym teamem? No właśnie, no. Bo to też jest konkretne. No dedyku jeszcze są 3 miejsca, nie? Jo. Czy mody podesłać? Chciałem ogólnie, żeby Kaski ze mną nagrał w CS-a, ale nie miał zbytnio czasu, bo później poleciał coś tam z Mikim. Ale no. Bokiem poszedłem. Tu jakaś górka jest, bo mnie bokiem ściąga. Wtedy co graliśmy dwóch na dwóch, nie? No. Ale nie było źle. No. Ogólnie mam... Chciałem, to 500 wyświetleń było. No, także... Ogólnie chłopacy, jak wam w tym roku sypie rzepak? No ja już jadę drugie kółko i mam 60% tonę 700. Ja mam tonę 500. Mam tonę 100. Opryskany? Opryskany. Mój... Czekaj. Musi być. Jest opryskany, tak. Ja tak trochę nierealnie półkolem pojechałem sobie. Bo się nie chciało kręcić. Także nie jest źle. Kurczę, to jest najgorsze, bo tak mam tą przednią szybę zapapraną. Na bokach ładnie widzę, ale przednia już jest tak zapaprana, że nie widzę do końca, jak rzepak mam po lewej stronie. Tak młócę. Ja mam dobrze, bo w tym moim kombajnie już mam milion funkcji. To chłopie mi się tak przyjemnie muci, se pozycję stojącą włączyłem. A, to masz fajnie. No ja se wszystko powłączam i starej słuchaj, tylko KM, góra, dół, header. I tylko tyle. To jest właśnie zarąbiste, nie? No. Jak w realu tak grasz. No. Już się podsuniesz i patrzysz w dół. No, wszystko mi się w kabinie rusza. No. Kto nie widział filmiku wczorajszego, to patrzajcie, jakie mam piwa. Później pojadę chłopakom pomóc, to o, się kurde. Coś tam zjabnie. Po cichaczu, ale w pracy się nie pije. Nie. Jak jeździmy, to nie pijemy. Nie polecamy, nie polecamy. Bo u nas jest taki, jeszcze chyba robi, już nawet nie pamiętam, już nie będę mówił nazwiska. To ten, to go policja nieraz zatrzymała, że za picie alkoholu podczas jazdy. A on im wytłumaczył, że on nigdy nie pił podczas jazdy, jedynie się zatrzymał, wypił i jechał dalej. Nigdy podczas jazdy. Także, dobry był, no ale... Pozytywnie. Chociaż nieraz przyjechał. Samochód to miał każde drzwi inny kolor. Drzwi, maska, wszystko. To tak na bogato. I za każdym razem od niego taki wyziew, że ja pierdziela. Te cielaki same się leczyły i świniaki jak mieliśmy, co? Przez ten sami grzywiłeś. Doktor. No, bo pracownik wam powiedziałeś. No. Pracownik to... powiedziałem? Chyba tak. No to się na nagraniu ukaż. Nie wiem, czy ja tu tak. Coś... Wydaje mi się, że... Weterynarz. I zawsze tłumaczenie, że jeżeli pacjent przeżyje do rana, to będzie żył, jeżeli nie, no to trudno. Dobra, ja już rurę otwieram. No, ja już się wysypuję. Dobra. Ło, co ja mam? Trójkę klikniętą? Chyba miałem trójkę. Gdzie jest mój zator? Patrzajcie, ludzie. Identyko miałem, tak? Wcześniej mówiłem 101,45. Piękny ciąg. W środeczku to samo wszystko. Tylko tego siedzenia tu nie ma. Ja tu miałem taką później pod... A nie, jest. Ja miałem trochę inaczej zrobione. Z tyłu, nie? Inaczej, no. No to tak, 14 moim też było. Bo 16.34 ma mniejszą kabinę, ja się tam nie chciło takiego. A kierunku. Ja mam do tura chyba. Bo patrz, tu mam dźwignię od tura, ale tura nie mam. Znaczy ogólnie masz tura, tylko że to tak działa jak działa. Kurde, co ja... Czyli nie działa. No. Nie w tą skręciłem, lol. U mnie to chyba słabo sypie. Bo ja mam dopiero 2 tony. No ja też no, ja mam się 2 tony. Wysypałem. Nie, może mnie nie uprysk- nie miałem nie opryskane. 2 tony może. Nie, no ja dopiero teraz niecałe 2 tony miałem wymucone. Zależy jakie pole, ty no słuchaj, jak on może mieć większe pole i ładniejsze, no to... Któremu wam tam jechać pomóc? A co, skończyłeś już swoje obydwa? Znaczy, no ja jeszcze tak mam 3 razy, przejadę, mam koniec. Obydwóch? Ja mam jedno pole w rzepaku. A miałeś mieć 2? Nie, ja mówię, że mam jedno. W łeb dostaniesz? Nie, ja mówię, serio? Że mam jedno. Mówi, że ma jedno pole rzepaku, a ma więcej kukurydzy. Więcej kukurydzy. Aha. Przecież mam, bo ja krowy mam. Dobra, przepraszam. Ja zaraz będę jechał tam koło twojej farmy, także
Jak coś to możesz podjąć. No to ja będę jechał sobie pomóc pewnie tam, ale albo kiełpikowi na to drugie pole będę jechał ciąć. Kiełpik ile masz? No. Pól 3 rzepaku. Ja mam 3, no. Ej, Dziku, jak się wysypiesz, czy jak skończysz, to się nie wysypuje, ja se podjadę po ten, po rzepaczek. Aha. To ile ty chcesz tego rzepaku za tą robocisnę? E, majster. Ile wejdzie? 100 na to ci wysypie. Ja. Bo malucha zarwiesz. To jo, co ty chcesz? A gdzie wysypiecie się? Na razie się nie sypią. A gdzie ty mucisz? Ja mucę tutaj za tą starą ruiną zaniedbaną. Aha. No, to za tą gospodarką, co się tutaj ten gościu tak wiesz, upił i sam sobie popełnił. Margon. No. Pozdrawiamy serdecznie. Tak. Moje tutaj było po lewe, o dobra, pamiętam. Bo prosił się szczególnie, żeby go pozdrawiać, bo nie pozdrawiamy go. Jeszcze Kazia nie było, to mówi, pozdrówcie mnie tylko i pozdrówcie. Kurczę. Ja tu nie wiem, jakby ktoś New Hollandę miał się wykręcić, czy czymś większym, kurde. Muszę się dopiero kombinować, odwracać, bo tu do kogoś na nowo budowaną posesję wjadę. Dobra, nie jest źle. To chcesz ten rzepak, e? Jo. No to weź i na tego malucha się garnij do mnie. Już. Sąsiady. A ty, Kaziu, ino podleć tutaj, to. No ja idę. Dziury pozatykaj, żeby nie wyleciał rzepak. No. No ja tu Hydego widzę. A gdzie jesteś? No ja jest zaraz będzie. To wsiądź do niego do malucha i jedź. Halo, z nim. Halo, panie Hyde, ja tu zapierdzielam przez pola. Halo. Dobra, przez płot. Patrz, przy czepkach. Dawaj, podepnij ma. Jo, podepnij mi to. Nawet światło ma. Dobra, to ja mu carnie już wyłączę. No, mówiłem o tym światło wcześniej. Dobra. O Jezu, pogięłeś cały błotnik. Dobra. Otwórz mnie wrota. Nie sobie mi. Nie te. Dobra, dziękować. Dobra, jedziemy. Jak ta przyczepka mega wygląda, lol. No. Akurat pod tego malucha. A którędy? A, wy tu wyjeżdża ta. Jadu, chłopaczki. Jest pytanie, co robisz w wolnym czasie w domu i czym się interesujesz? A czemu w tamtą stronę jedziesz, ty Hyde? Bliżej byś miał tędy, ale to... No, a ja tu jesteś. Co ja robię w wolnym czasie? Konia wali. tak, dokładnie, całymi dniami. No. Szczerze mówiąc, ja wolnego czasu nigdy nie mam. Rzadko kiedy mam. Jedynie mam czas wolny tak po 19, bo zawsze o 19 nagrywam. Także czasu wolnego nie mam. Jak ty jeździsz, panie, kochany? Kurwa, bo mam przeglądarkę odpaloną i mam lagi. A, to daj mnie, pojadę. To jadź. Siadaj. To siadaj, to nie mówię. Ja to siadam na przyczepce, jadę. Najebany! Na przyczepce. Tak. Ło, nie nadążam za wami. Dobra, z pierwszej. Myślałem, że tu ujęć mnie. I czym się interesujesz? Czym się interesuję? No pod jakim rolnictwem? No chyba rolnictwem. No. Ogólnie motoryzacja, jakieś ścigacze, takie pierdołki fajne. Nie mówię zawieszenia ty, bo tu długie łęci. Tu są te, długie te, wiesz. Dobra, nie mówię. Na łyżwach jeździ. Tak. Na łyżwach jeździ. Co tydzień. No. Z koleżankami. Gazy dam mu. I gra w koszykówkę. Leciało. W koszykówkę też lubię, ale rzadko. No, z dziewczynami. Ile szczególnie z dziewczynami? Chyba tobą. Nie, no homo, gary. Dobra, nieważne. No ty bez takich mnie. Ale rzepak ty gruby. Ty ile ty już ton zarąbałeś? Ja 1,5 teraz będzie. No teraz tak, jest taki gruby rzepak 1003. No zarwiesz tego malucha. Ja nie wiem, jak on to dźwignie, ty on tego nie wie. Nie jedzie. Sobie strupa z pleców oderwałem teraz, lol. Ja pierdek jak ty. Jechać do ciebie, Kasiu, teraz ci pomóc? Możesz. Czekaj, wyłączyć tą trzeba kombajna, poczekaj. Rurę mi trzeba złożyć. No ty nie masz tej możliwości, że ten... Siadaj do mnie, to jadziemy we dwóch. Nie mogę. Jak nie możesz? Do mojego, do mojego kombajnu. Dobra, już jestem u siebie. Chłop, ja chciałem, żebyś ze mną jechał. Tylko mi też stonę wysypiesz, kupię na przyczepę. Patrz tego! Kurwa, wszystko jak chce liczy. Ty, kiełpik, ja na twoim miejscu bym się zastanowił, czy ten... Czy w ogóle czy mam co? Jechać ci pomóc? No. Wszystko mi wejdzie. No
Ja jadę tam już pomagać. Jak ja to się mogę zawrócić? Jać. To zaraz śmigajcie te pole tamte, co pokazywaliście. No te duże. No. Twoje. No bo tak trochę tu przyjechałem ja pomóc potem. Ja tu będę tam śmigał. Kadzik, na pewno stopera zapomniałeś, nie? Nie, mam. O, co? 15 minut. A, co się stało? To znaczy włączyłem go tak po 3 minutach za późno, no ale mam. No ja tak po 3 sekundach. Co za jakiś czort tu postawili te... Więcej działek na budowlę nie sprzedaję, bo ciężko mam później mucić. Jo, a to twoje, nie udawaj, że taki bamber z ciebie. Połowa to Margola po tym jego starym gospodarstwie posprzedawane. Te. Takie roskie. Bo wiecie, bo Margol taki pijak, nie wiem, wszystko przeszliwa pod sklepem. No gdzie jadziesz? Pod rurę to tak ledziutko. A co ty tu chciałeś? To cię jadę dalej na pole, chłopie. A jedziesz temu kiełpikowi wyciąć. No. Czekaj, to ja tu zrobię. Będę mu tam wiesz na Jumę. Na Jumę też chłopak jadę ściąć. Dobra, wjechałem. No to ręcami chyba będziesz mucił. Jak na Jumę. Sierpem i... Chłopie, co nie pójdzie? O, sorry, gaz nie dodam. Ty, gazu, tylko z tym. Aż mi wyskoczyło na tym i ją no, wytoczyło. To jest na czole? Wszystkim. Co na czole? No, by wyskoczyło na czole? Na ekranie. Oj, ten. Szczegół. Pam, 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 americano, americano. Kazik, może pytanko? Dajesz, dobra. Co sądzisz o nowym Ursusie 380? Jaki ciągnik byś wybrał jako ciągnik pomocniczy w przedziale 75 koniowa? Ja się w ogóle nie orientuję teraz w tych nowych Ursusach. Ja w sumie też. Nie oglądałem. Gdzieś ostatnio widziałem jakiegoś tam Ursusa, ale nawet nie pamiętam jego numerów. Także nie powiem, bo nie wiem. A odnośnie tego, jaki ciągnik, to kiedyś chyba mówiłem, że na pewno New Holland nie kupiłbym New Hollanda. Nie, ucieknie. Jedynie Kubotę małą. Kubotę? Kupiłbyś serio? No. Nie, ja ten sam. No Kubota fajna. Nie może dużo kolei, ale John Deere'a. Przywiązanie do marki. Nie, no John Deere drugi. W sumie no jakby było mnie stać, to czemu by nie? Chłopie, byś się powodził, byś dupę, byś wyrywał na John Deere'a. Człowieku, jakie spojrzenia były na mieście, kiedy jechałem. Czołówkę nagrywaliśmy w szkole, mieliśmy nagrywać do studniówki. No ale i tak nie nagrywaliśmy i ja jechałem jednym John Deere'em, a kumpel drugim swoim, tylko że ja mam tam ze 150, ma tam chyba te 70 czy 80 koni tym swoim. No. No i gabarytowo jego kupę mniejszy. Ale dupy się nie oglądają, tylko stare dziadki. Zawsze. Bo akurat te strajki były, co nie? I 13 km od nas tam strajk był. A my akurat tak jechaliśmy od tamtej strony, bo szkoła też jest tak od tamtej strony i tak dopiero dziadki się patrzyli, że może ze strajku czy coś. A my jechaliśmy i przez telefony mieliśmy na głośno mówiące i tak się uśmialiśmy. I później żałowaliśmy, że rundki nie zrobiliśmy, bo nasze miasto się tak składa, że jest takie jedno wielkie rondo. Ten jak to? CB Radia nie... A nie, to nie musi mieć CB Radia, bo ja to sobie zakładał CB Radia teraz długo, do John Deere'u wszystkich. Nie no, tak u ciebie, no to się opłaca, bo to wiesz, wtedy... Słuchaj, jak jeździmy na przykład po dwóch na jednym polu, to jednak i kombajn jeszcze do tego, bo często jest tak, że na przykład jest tak, broszard ten do zboża, kombajn i jeszcze chodzi prasa, czy na jednym polu, to zawsze, czy siatkę, czy coś, to przez CB Radio, aby się dzwonić, nie? Jo. Albo nas jak często, kukurydy albo jak często chłopacy u nas robią, to wiesz, stają ciemnikami i gadają, a nie. U nas no kukurydzę woziliśmy, nie? Tam mieliśmy no, CB. U nas z Komorowa, tak przyjeżdżałem, to tak, to jeżdżą te nekta. To mają CB Radio oni. Słuchaj, CB Radio jak tak na większą skalę to jest przydatne, ci powiem. No wszystko jest dobre. Słuchaj, Agro, a ty jakiś mitronik postawisz tutaj, czy mam swojego ekipować? Czekaj, zaraz jadę. No, a chyba co robi? Ja koszę łąk. On mi tnie łąk, to ty tu nie tnie. No, o 1,5 tony rzepaku to mu starczy, będzie to obciął. Jeszcze będę musiał to zwinąć, na rządki. Nie. Mówię, bym mu tam dał worek, to by mi pojechał, a nie. Przyczepę by chciał. To nie, kurwa, ten to wisz, krzywy. Wiesz co miałem zrobić? Miałem wystawić rurę nad drogę, ale jak ten zaraz będzie jechał, to nie. Dawaj, wystawiaj. Nie ma takiej opcji, lecę po mojego zetora. Dobra, szukam trochę na szybkim biegu, pójdę. O kurwa. O, ten jak tam wyjeżdża, kiełpik. Mamy 20 minut.
No, widzę. Śmigam. Patrzę, żebym kupił. Dobra, mam szybszy ciągnik. Aha. Patrz, idzie po head. 60 na godzinę. Ja 40. Oddawaj mi kombajn, bo cię strzelę w żopu. Ja nic nie mam. Gdzie żeś go postawił? Dobra, gdzieś... Tam nic nie stoi. Gdzieś tam. Co za pitol. Dostał tutaj gumę, trzeba było zabrać, nie? O Jezu, jakie dziury. No, kabinę zaraz urwę. Ale w czapkę powinieneś dostać, cholerniku. Wow. Patrzaj, to jakie złoty. To i tak musi zaraz mi przyjechać tu pomóc na tym polu. Dostałem jeszcze przyczepę od niego. Od kiełpika. Gdzie ty jesteś? To hojny chłop. Tutaj stoję. Przez ciebie teraz muszę kombinować, żeby ten... Wysypać... A, widzicie? Kaziu Driver. Pan na ukosie mnie się sypał, toś przewróci go. Patrz. Patrz, ta co on teraz czyni. To na ciężarówkę bym nasypał. Co zrobi? Wariat, szalony. Najgorsze, że nie mogę na przyczepę sypać. Wszystko. Weź zjedź, to ci podjadę. Ale nie mogę wysypać. A to szopno. Ej. Co? Czemu ja mam kurwa? Poczekaj. Nie no, ej, co to ma być? Nie no, mam rzepak, bo się wystraszyłem, że mam trawę w tym pokazaną. Trawę! To sypie, sypało. Musisz równo ustać chyba. No. Zrąbane. Ty gdzie to sypie, ta przycza? LOL. A mówiłem, że szalony i wysypie, nie? Nie. Porąbałem się strony kierowania. No dobra, niech się sypie na dupę. To tak jak u nas w gospodarstwie, tak? Chłopacy ci przełożyli te od wspomagania. A co, przełożyli wam? No, znaczy nie, no, chłopacy się tam kłócili, nie? Pomiędzy sobą. No. Bo był spór, bo jedni są 20 km dalej, a jedni są bliżej. I się wkurzyli, wyzywali. Jak jednego nie było, poszedł na przerwę obiadową, to mu przełożyli wężyki, nie? I jechał z przyczepą. I wiesz, jak skręcał w lewo, to on mu w prawo ten ciągnik. Jak woził kukurydzę, to mieli z niego bekę, nie? Bo nie, on skręcał w lewo, on w prawo mu idzie. Kopie. U nas w gospodarstwie takie numery przechodziły. Dobrze, że tak, ale jakby tak na szosie kłócił. No, na szosie. Te w prawo, z przodu tiry leci. No. On w prawo. Chłopacy by się nie przejęli, nie? Chłopacy by mieli bekę. No, twój tata też by miał bekę. No, mój tata nie, mój dziadek by miał bekę. No. Chłopie, mój tata to robi na dwóch etatach. To znaczy? No, bo robi tam formarol, tam jakoś tam jakiś kierownik pasz, czy coś takiego działu, nie? No. I jak przyjeżdża do Kiełpin, do mnie, do domu, to robi w tym, jak to u nas, czy tam wiesz, szopon dryguje, czy tam chłopacy mają za, wiesz, krowkę, ten, bo mamy własnego inseminatora. Aha. No. No przy takiej ilości to musi być, bo to jest... Wiesz, pan Andrzej wprawiony, nie ruchasz krów. Koło dwóch krów dziennie, spokojnie. Nie no, koło dwóch to nie, ale tak, zależy jaki jest sezon, jak lato to jo. I zawsze pan Andrzej mówi, z rana to mu się najlepiej wkłada tu rękę. Bo już wtedy ma takie złote ręce, że zawsze będzie cielna. Tak. Nie ma bata. Chydę przyszedł nagrywać, bo takie tu sprzęty jeżdżą. A ty chydę co się nudzisz? Ja dałem ci półtorej tony, to ich teraz rób. I mnie miniaturkę robię. Ja już tam jadę, to szykuj tam miniatureczkę. To zrobisz. Tylko nie ma tego kamery, żeby do góry. No właśnie. To słabo. Trzeba będzie dorzucić ją później. Dobra. Także ludziska, mamy już 24 minuty. Także wystarczy. W zupełności. Zlagowałem ci. Mi? No, światła cię nie zlagowały? Nie zwróciłem uwagi. Także ludziska, dajcie łapeczkę, suba. Pamiętajcie, 3000 subskrypcji daję vloga z codziennych obowiązków, jak gdyby pokaz dajesz obory. Twoją. Także i zadawajcie pytania. No, zadawajcie więcej pytań. Będę pisał Pochydę na tym. Się nudzi. No, będę pisał na fanpage'u, także na fanpage'a też bicie, dajcie łapeczkę. Także trzymajcie się. Na razie. Hejka.